Cześć, tu Olga. Chciałam Wam powiedzieć parę słów na temat ćwiczeń w okresie połogu, czyli podczas pierwszych 6 tygodni po porodzie. Jeżeli chodzi o powrót do aktywności, to zalecane jest, żeby pierwsze ćwiczenia oddechowe zacząć wykonywać już w pierwszej dobie po porodzie. Korzyści, jakie płyną z wdrażania się w aktywność fizyczną tuż po porodzie, są ogromne. Zdecydowanie pomagają Wam wrócić do formy sprzed porodu i sprzed ciąży. Poprawiają samopoczucie. Są również pomocne w uniknięciu depresji poporodowej, która zdarza się i niestety musimy to przejść. I zaczynamy wzmacniać mięśnie, które są bardzo osłabione po porodzie, ponieważ poród jest bardzo wymagający dla naszego organizmu. Bardzo istotne jest, żeby zacząć pracować z oddechem i żeby nauczyć się odpowiednio napinać mięsień poprzeczny brzucha i żeby pilnować, żeby sylwetka była prosta, szczególnie jeżeli jesteśmy po cesarskim cięciu, kiedy musimy zacząć pionizować ciało już w pierwszej dobie, ponieważ pomaga to przy przymgojeniu się rany i w lepszym zabliźnianiu się rany, żeby później nie mieć żadnych komplikacji. Pierwsze ćwiczenia są bardzo proste, wykonywane w pozycji leżącej i stopniowo z każdym dniem możemy dodawać kolejne, bardziej wymagające, ale też nie możemy wymagać zbyt wiele od siebie w tych pierwszych 6 tygodniach, bo jest to czas, kiedy przede wszystkim musimy skupić się na dziecku, na nowej roli i na tym, żeby wysypiać się i cieszyć się z tego czasu, który teraz mamy. Zachęcam Was do treningów w okresie połogu ze mną na portalu Ciąży.